Hej, ja jestem Sarge i witam was w 5. odcinku naszej serii Zagrajmy w Wolfenstein: The New Order. I musimy teraz podnieść platformę tutaj, żeby dziadek mógł przejechać. Od razu rozpoczynamy tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy i uwaga, bo tutaj mogą być wrogowie. No i oczywiście, że są. Dobra. Jednego i drugiego załatwiliśmy. Troszkę postrzelam sobie tak za winkla, bo za to też są odblokowywane jakieś umiejętności, kiedy się właśnie w ten sposób wychylamy. Możemy to zrobić przytrzymując lewy alt i później wychylając się po prostu odpowiednim przyciskiem. Oczywiście może to się różnić w zależności od tego, jak macie ustawione tutaj sterowanie. Ja już wam pokazuję w ogóle właśnie, gdzie jest ta umiejętność, która właśnie polega na tym ostrzeliwaniu zza winkla. Tutaj zabójstwa z osłony pistoletem, a tutaj zabójstwa z osłony karabinem szturmowym. Aż 80 takich zabójstw trzeba wykonać, więc naprawdę dużo. Pistoletem z kolei mamy 15 takich zabójstw, więc tutaj akurat łatwiej. Nie wiem więc, czy uda mi się akurat te umiejętności odblokować, no ale zobaczymy. Tu jest jeszcze jeden, więc też wykorzystajmy tę umiejętność. O kurde, teraz gdzieś przeszedł gdzie indziej. Tu jest. Świetna sprawa, naprawdę. No i okej, znajdźmy w takim razie miejsce, gdzie można tą platformę opuścić. W ogóle przypominacie mi, żebym też używał tutaj możliwości niszczenia skrzyń. Rzeczywiście ja o tym zapomniałem, że w Return to Castle Wolfenstein była taka możliwość, żeby właśnie takie skrzynie niszczyć. I w tych skrzyniach właśnie często można znaleźć jakieś ciekawe fanty. Tutaj tak samo trzeba w takim razie to robić i korzystać z tego. Sami widzicie, tutaj na przykład nadmiar energii, a kto wie, czasem można nawet znaleźć sekrety, tak jak to było w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj w ogóle wejście window, ale widzę, że nie mogę z niej skorzystać. Na mapce wygląda to tak. Wejdźmy na razie tutaj, bo widzę, że chyba muszę tam iść, żeby otworzyć przejście, ale kto wie, czy czegoś ciekawego jeszcze tutaj nie znajdziemy. Przejdziemy sobie najpierw na górę. No sam jestem ciekaw, gdzie to mnie zaprowadzi, bo tak naprawdę chyba nawet nie muszę tutaj iść. Ale być może właśnie znajdziemy tutaj jakiś sekret, kto wie. Zobaczmy. Aha, teraz jestem aż tutaj, kompletnie gdzie indziej. Wow, jestem tutaj na górze, patrzcie. No dobra, sprawdzimy to. No proszę bardzo, jest tarcza. Tak samo właśnie było w grze Return to Castle Wolfenstein, która została wydana w 2001 roku. Tam również naprawdę sporo ciekawych fantów można było znaleźć w tych skrzyniach, więc fajnie, że tutaj zachowano ten element. Troszkę taki znak rozpoznawczy dla fanów. O, tutaj mogę użyć? Tak jest, ale czekajcie, jeszcze tylko zerknę z tej strony, czy czegoś nie ma. Nie, nie za bardzo. Wow, tam kurczę już strażnik mnie chciał ostrzeliwać. Weźmy w takim razie go załatwmy. Wow, z tej strony kurde atakuje, czekajcie. Dobra, wyeliminowany. Mogę teoretycznie tak zejść tutaj, albo użyć windy. Tam jest koleś, tylko że ciężko go utrafić. Kręci się w kółko koleś. No stary. Zabawna w ogóle sprawa, bo gość tak jakby się zaciął trochę. Jeszcze żyje. Dobra, udało się go załatwić. Chyba jednak zjadę window w takim razie. Bo jestem w tym momencie tutaj. No ciekawe, co ja tutaj znajdę ciekawego. Możemy tego właśnie użyć. Weźmy może dwa karabiny szturmowe. No i teraz sobie trochę z nimi tutaj się postrzelamy. Zginął? Chyba tak. Zdaje się, że go w głowę nawet trafiłem. No i patrzcie, tutaj od razu zjadę sobie na dół. A my mamy przejście tutaj, zdaje się, przynajmniej tak mi pokazuje wskaźnik, więc mamy w sumie przynajmniej dwie drogi, żeby dostać się do miejsca, gdzie właśnie podniesiemy tą platformę. Dobra, znowu nadmiar energii. No i wejdźmy najpierw tutaj, żeby jeszcze pozdobywać amunicję od nich, a być może jeszcze coś ciekawego. Tutaj mamy jeszcze nadmiar energii. Okej, powolutku to chyba będzie wszystko. Tu jeszcze teoretycznie mogę wejść na górę. Nie wiem jednak, czy już na to tracić czas. Ta, tutaj się wróciłem praktycznie tam, gdzie byłem wcześniej. No dobra, w takim razie schodzimy i skorzystamy sobie z tamtego przejścia. z tamtego przejścia sobie skorzystamy i myślę, że będziemy kierować się powoli w stronę jakiegoś przełącznika, który powinien mi podnieść tą platformę, którą właśnie ma się przedostać nasz dziadek. Znaczy oczywiście dziadek Ani. Oj, tutaj mamy kolejnych przeciwników. Nie wiem, nie będę chyba tutaj się skradał jakoś, tym bardziej, że nie widzę, żeby byli tutaj generałowie. Na razie załatwiłem gościa wychylając się, a także strzałem w głowę, co powoduje, że w sumie chyba dwie jakieś umiejętności naraz sobie podwyższam. Dopóki się nie pokaże... Oj, chyba już mnie zauważył. Jednak nie. Dopóki się nie pokaże, to jeszcze tak poeliminuję ich z pistoletu. Ale jak mnie znajdą, to trudno. Tutaj teraz jestem w tym miejscu i patrzcie, tutaj będzie znajdźka. Chyba na górze się ona znajdzie. I tutaj też jest właśnie motyw, że podniesiemy sobie tą platformę. Na to przynajmniej wszystko wskazuje. Tutaj przejść nie przejdę. I znowu rozbudowane całkiem lokacje, trzeba przyznać. Można troszkę tutaj tu pozwiedzać. Ja oczywiście staram się jak zwykle eksplorować, żeby pokazać wam wszystko, co się da, w miarę możliwości przynajmniej. Wiadomo, że się czasem zdarzy, że coś ominę, no ale trudno. No też nigdy mi nie zależy na tym, żeby byle jak najszybciej przejść grę, tylko właśnie jak najdłużej się nie ucieszyć. I patrzcie, jednak jest tutaj generał, więc dobrze, że w porę... Oho, tam jest kolejny strażnik. Czekajcie, najpierw bym generała załatwił, a tam już go nawet widzę. Mógłbym nawet spróbować stąd go trafić i może by mi się udało, ale... Dla pewności jednak bym spróbował troszkę się zbliżyć, przynajmniej tutaj może. Nie no, tutaj to ja za wiele nie zdziałam, szczerze mówiąc. Czekajcie, najpierw tego załatwię. Nie wiem, czy jakiś koleś mnie już nie zauważył. Tam jest jeden. Dobra. Kolejny. No i szybko teraz, bo już mnie zauważyli. Dobra, zabiłem generała, na szczęście. Nie zdążył on nic zrobić. Nie zdążył wszcząć alarmu. Chociaż teoretycznie słychać alarm, no ale to tylko będzie jedna fala wrogów. Więc przy okazji sobie z nimi powalczymy i nabijemy też te umiejętności, które mam do nabicia. Więc wychylanie się zza winkla. Tam na górze jest ktoś, ale to jest nasz dziadek. Dobra, jest kolejny. Proszę bardzo. Nawet ta umiejętność chyba działa, jeśli po prostu się wychylam nawet na otwartym terenie. Nie muszę, wydaje mi się, tak się wychylać tylko zza przeszkód. Tylko zwyczajnie zależy to od tego, żebym po prostu użył tej umiejętności i tyle. Dobra, alarm teoretycznie nadal działa, ale już nikogo tutaj chyba nie ma. I tutaj zdaje się... Proszę bardzo, mamy tym razem po francusku jakąś notkę, ale oczywiście po prawej stronie możecie sobie przeczytać tłumaczenie. To nie jest takie typowy, sekret. Dobra, i zanim właśnie opuszczę... Czy raczej podniosę platformę, to jeszcze sprawdzę tutaj w poszukiwaniu sekretów, dlatego że właśnie tutaj w okolicy gdzieś te sekrety są. Tu jest chyba jeden. O właśnie, mamy kolejny fragment szyfru Enigmy. I co jeszcze? Tutaj amunicja. Spróbujemy wejść na górę, bo zdaje się, że tam właśnie może coś być. To ja zniszczę czy nie? Nie za bardzo. Ale jeszcze wcześniej widziałem jakąś skrzynkę i zaraz ją sprawdzę. Konkretnie tam, gdzie byłem na początku, a więc tutaj. Wow, jeszcze jest jeden jednak. Ktoś mnie chyba ostrzeliwał. Zdecydowanie tak, zobaczmy. Z której strony? Tam jest. Chyba wyeliminowany. A, jeszcze. Okej. Tym razem się udało. I tutaj jest właśnie wejście na górę, tylko że... Tu już byłem, a jakby się dostać tam, gdzie właśnie oni się poruszają. Tu jest drabina. Dobra, w takim razie tutaj zobaczymy. Tutaj chyba trzeba będzie przeskoczyć. Troszkę w takim oldschoolowym stylu. Mamy amunicję. I proszę, jest nawet możliwość właśnie już pociągnięcia za tą dźwignię. Dobra, użyjmy tego. Proszę bardzo, tutaj chyba mamy od razu drogę na skróty. Jest kolejny gość. Czekajcie, wezmę sobie pistolet. Spróbuję go załatwić strzałem w głowę, albo ewentualnie nożem. Chociaż nie, chyba już... Czekajcie, aż sprawdzę nawet, czy umiejętność już rzucania nożem poprawiłem. Nie, nie za bardzo. Mogę teraz to zrobić. Okej. No i tutaj jest właśnie wyjście. Tam jest... Tam są kolejni, kurcze. Czekajcie, podejdę do nich. Ten mnie zauważy za chwilę. Nie! Dobra. Nie wiem, czy mnie przypadkiem nie usłyszał teraz tamten. Okej, załatwiłem go. Tu jest jeszcze jeden. Widzę, że oni tutaj inteligencją nie grzeszą zbyt mocno. Kurde, tylko że tutaj się wróciłem, a jeszcze wypadałoby zdobyć tamte sekrety, ewentualnie się wrócić. Być może się jeszcze wrócę, tutaj tylko sprawdzę, gdzie to mnie przeniesie. Czy już od razu do dziadka, czy nie? Tak, tutaj już jest wyjście z powrotem. Czemu on odjechał? Oczyścić część zachodnią. Aha, dobra. No to wiecie co? W takim razie ja jeszcze się szybko wrócę tutaj i spróbuję odnaleźć ewentualnie sekrety, które się tutaj znajdują. Bo to wygląda tak. Jestem tutaj. Tu w ogóle jeszcze coś było, czego też nie zdobyłem. No trudno, jak też nie zdobędę, no to też nie będę płakał z tego powodu. Ale jeszcze bym spróbował coś zdobyć. Tu jest, widzę, wejście. Czyli musiałbym raczej zejść na dół mimo wszystko. I patrzcie, tutaj coś jest właśnie. Po tej stronie najpierw. Aha, tutaj pewnie to muszę rozbić. A, może jednak nie. Kurczę, myślałem, że tutaj coś jest. Chyba, że tu, o właśnie. Jest fragment szyfru Enigmy. Lecimy dalej. To jest w ogóle po drugiej stronie, gdzieś tutaj, tak? Raczej tak. Spróbujemy więc jakoś tutaj przejść. Tutaj mamy jeszcze zbroję. To właśnie podnieśliśmy, dzięki czemu nasz dziadek mógł tam wjechać. Tutaj jest w ogóle jeszcze jakieś tajemnicze przejście, ale raczej nic tutaj nie znajdziemy poza tą energią. Kolejna zbroja. Dobra, bo widzę, że przejście tam jest w ogóle gdzieś indziej jakoś. Musiałbym tam się dostać inną drogą. Czekajcie, są w sumie schody. I ewentualnie tam jest właśnie możliwość, żeby się tam jeszcze dostać. Spróbujmy. Tak, tu są te schody właśnie. Cały czas trzeba kontrolować sytuację na tej mapce, żeby się rozeznać we wszystkim. Widzę, że to tam jest, patrzcie, tylko że za bardzo nie ma tutaj przejścia tędy. Nie mam kompletnie żadnej możliwości, żeby to otworzyć. No dobra, to trudno się mówi. W takim razie wyjdźmy już stąd i ruszajmy dalej, bo też nie ma co przedłużać zbyt mocno. No tak jak mówię, jeśli chodzi o te sekrety, no to też nie jest jakaś moja priorytetowa sprawa, żeby wszystkie zdobywać. Chociaż eksplorację lubię i w miarę możliwości staram się wam tutaj pokazywać, co się da. Tak więc z powrotem tutaj na górę i tutaj wyjdziemy i będziemy musieli oczyścić zachodnią część tego kompleksu. Nie wiem, na początek może spróbuję się poskradać, jeśli będzie taka możliwość oczywiście. A jeśli nie, no to znowu sobie postrzelamy więcej. Dobra, czyli jak zwykle muszę spróbować ich wyeliminować. Tak więc poskradajmy się. Kurczę, tylko że muszę uważać, bo oni z całkiem sporej odległości potrafią mnie jednak wypatrzeć. I to jest spore utrudnienie. Tutaj mamy jednego, ja spróbuję się do niego szybko zakraść. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy po drodze. Może załatwię go nożem, o ile dam radę. Przede wszystkim chciałbym generała też zlikwidować. Dobra. Jeszcze ze 2 zabójstwa pewnie takim nożem z ukrycia i będziemy w domu. To znaczy odblokuję sobie właśnie jakąś umiejętność. Nadmiar energii, amunicji to na maksa. Naprawdę sporo tych skrzynek, w których się kryją ciekawe fanty, trzeba przyznać. Aż jest tego w sumie za dużo. Tutaj mamy działko, w razie jakbyśmy chcieli sobie powalczyć dość ostro. Tam mamy kolejnego gościa. Kurde, on mnie może zauważyć. Muszę tutaj uważać. Czekajcie, spróbuję go też załatwić. Pięknie. Nie ma to jak strzał z biodra z takiej odległości i to headshot'ik ładny. Tu jest akurat dość łatwo właśnie trafiać z biodra ze względu na to, że kiedy mamy taki czerwony celownik, to oznacza, że na pewno już trafimy wroga. Wystarczy nakierować na głowę przeciwnika, zrobi się czerwony celownik i wówczas można strzelać i zaliczać właśnie headshoty. W sumie powiem wam, że tak jest łatwiej tutaj w tej grze trafić, niż celując w ten sposób. Bo tutaj jakoś jest mi trudniej mimo wszystko trafiać te headshoty niż właśnie z biodra. Okej, ciągle biorę ten nadmiar energii, który mi się szybko zużywa. Tam jest właśnie kolejny gość. A gdzie jest, kurczę, generał? Tam, właśnie w tę stronę, okej. W takim razie ruszymy za tym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że tu nikt obok gdzieś mnie nie zauważy jeszcze. Ja spróbuję się tutaj przekrać. On akurat idzie w tę stronę, więc muszę uważać. Tutaj akurat nikogo nie ma, więc okej. I słuchajcie, za chwilę powinniśmy na gościa trafić. Tutaj trzeba uważać, bo może mnie za chwilę zauważyć. W tym momencie go nie widzę. Nie wiem, gdzie on poszedł, szczerze mówiąc. Aha, tu jest, dobra. W takim razie... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pięknie. Załatwiliśmy go ładnie nożem. No i tutaj jest już gdzieś generał, chyba w środku. Tak mi się wydaje. Spróbujemy się do niego dostać. Tu jest. Pięknie. No i proszę bardzo, za to, że właśnie tutaj rzucałem nożem i likwidowałem ich z ukrycia, to uzyskałem zwiększenie limitu przenoszonych noży. Jeszcze o jeden więcej będę mógł teraz nosić. I następna rzecz... Aha, kolejne zabójstwa z ukrycia rzuconymi nożami, aż 20. No dobra, czyli dalej będziemy próbować. Tutaj jeszcze te ciche egzekucje z przekroczonym poziomem energii. Wciąż będę się również starał wykorzystywać. No i zobaczmy, co my znajdziemy tutaj. Na razie się całkiem fajnie udało to wszystko po cichu zrobić. Ale wciąż jeszcze ta część nie została wyeliminowana. Nie wyczyściliśmy tutaj tej zachodniej części. Ja to mogę zniszczyć? Nie za bardzo. To są akurat takie skrzynie, które są odporne na nasz zwykły nożyk. Kolejny fragment szyfru Enigmy. I zobaczmy. Tutaj ogólnie jest jeszcze z tej strony coś, więc tam jeszcze pójdę. Jednocześnie cały czas się mimo wszystko skradając, bo skoro jeszcze nie wyczyściłem tego miejsca, to chyba jeszcze ktoś tu jest. Być może tam na górę właśnie będę musiał wejść. I patrzcie, tu jest akurat przejście, gdzie nie wiem, czy wejdę. Nie za bardzo. Ale z tej strony jeszcze coś ominąłem. Aha, tutaj gdzie wcześniej byłem, tak? W takim razie zobaczymy. Tu jest chyba jeszcze wejście jedno. Otwierają się z drugiej strony. Czekajcie, weźmy sobie znowu pistolet. To jest jakoś tutaj. Nie wiem, czy nie po tej stronie. No tak jakby, tylko że... Nie wiem, albo na górze. Albo jakoś tu może. To jeszcze zniszczymy. Tego otworzyć nie mogę za bardzo. Szkoda. Tak jakbym się tam musiał właśnie dostać na górę, na ten dach w jakiś sposób. Tylko że przejścia tutaj akurat nie widzę nigdzie. Może być problem. No w takim układzie trzeba będzie odpuścić sobie w takim razie kolejny sekret, no bo tak jak mówię, no chcę je zdobywać, ale też nie chcę zbyt dużo czasu tracić na to. Tutaj przejścia przecież też nie ma. Dobra, to trudno. Wchodzimy w takim razie. Z powrotem tutaj udamy się na górę. Wow! Rzecz, kurde, nie zauważyłem tego psa. Ja cię kręcę, ale się przestraszyłem, powiem wam. Uff. I o dziwo to jeszcze nie wszystko, bo wciąż jeszcze nie mamy zaliczonego zadania. Dobra, czyli tutaj jest nasz cel teoretycznie. Tylko nie wiem, czy to mi wskazuje, że mam tutaj akurat coś zrobić, czy po prostu, że ogólnie na tym obszarze jeszcze jest jakiś przeciwnik. Chyba jeszcze jest przeciwnik po prostu. No bo wciąż musimy właśnie zlikwidować wieżyczki i skopać na ziolą dupę. Tak jest. Tylko że na razie nie widzę żadnych przeciwników, niestety. Muszę jeszcze troszkę tutaj się porozglądać. No bo trzeba ich wyeliminować absolutnie co do jednego. Tak jak mówię, na razie tutaj nikogo nie widać, to jest problem. Dobra. Może na górę właśnie wejdziemy. Czy jest tutaj ktoś? Też nie za bardzo. Tam jest jeszcze jeden. Czekajcie ostrożnie, bo on już mnie wypatrywał w sumie. Pięknie, udało się. Nie wiem, jak on mi tam umknął gdzieś po drodze, ale okej. zabieramy w takim razie od niego. I co? Wracamy się teraz do samochodu. W takim razie przejedziemy sobie kawałek dalej. Tutaj jest nasze autko. I zobaczymy, jakie będą dalsze ruchy w takim razie. Wow! To są chyba jakieś żarty. Muszę teraz załatwić te roboty strażnicze najwyraźniej. Dobra, no to chyba karabin szturmowy będzie najlepszy, bo co my tu innego mamy? Snajperki, no to nie za bardzo. No to chodźcie tutaj, drogi robociki. Oj, to będzie ciekawa walka. Rzućmy granat. A, to jest nóż, czekajcie, bo ja pomyliłem przyciski tutaj w tym momencie. Dobra. Strzelamy, strzelamy ile się da. Pięknie. To jest też charakterystyczne dla tej serii, że tutaj właśnie eliminujemy też takie robociki, nie tylko zwykłych nazistów. Spokojnie, spokojnie. Na razie trzeba wykorzystać... Ojejku, tutaj granat sobie podrzuciłem pod nos. A ten granat Tesli jest świetny, bo on potrafi właśnie unieruchomić wroga. Spokojnie, spokojnie, atakujemy go teraz, bo znowu się unieruchomił. Ile się tylko da, w niego władujmy. Teraz przeładowanie. Chyba już go załatwiłem, tak jest. No i bardzo dobrze. Idziemy na kolejnego, co? Może wiecie co? Wypadałoby wziąć teraz wieżyczkę. Tam jest akurat jedna, tutaj druga. Dobra, spróbuję. Przejdźmy tutaj. Zabiorę szybko tą wieżyczkę właśnie. Mam bardzo dużo energii, maksymalną energię i maksymalny pancerz, więc jest ok. Teraz już niestety sobie nie mogę pozwolić na żadne granaty, bo po prostu nie mam żadnego. Spokojnie, spokojnie. A, znowu już nie ma tutaj niestety amunicji, więc muszę ewentualnie przeładować w ten sposób. Tak jest. Zabieramy z powrotem. Będziemy mogli dalej atakować. Myślę, że z tą wieżyczką powinno się dość szybko go załatwić. To jest akurat spora siła rażenia. To już przynajmniej wiem, czemu tutaj twórcy dali te wieżyczki akurat. Pięknie, udało się. I o to chodziło dokładnie. Teraz dopiero jest jakiś sens, żeby zdobywać od tych przeciwników amunicję, której tutaj nie mogłem do tej pory zdobywać. Albo właśnie z tych skrzyń. Okej, babcia Ani już nas pogania, żebyśmy ruszyli. Ja tylko chcę tutaj jeszcze sprawdzić. Mnóstwo pancerza, którego już nie mogę zdobywać. Jeszcze tylko się wrócę, czy tutaj nie zostawiałem wcześniej amunicji. A chyba tak, dokładnie. Tu jeszcze coś. Dobra, no i ruszajmy w takim razie. Jasne, jasne, już idę z wami i wsiadamy do bagażnika. Ania, you and me on a train to Berlin. You're just another Nazi jerk, one for coffee in the middle of the night. No proszę, jakie napięcie. Mamy tutaj nazistów i oczywiście udajemy, że sami jesteśmy nazistą. Just head back to the cabin. Avoid eye contact. Ale gdzie do przedziału? Tędy? Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Czemu na stoliku? No daj mi spokój. Tutaj nie przejdę, nie ma siły. Muszę po prostu z nią się chyba skonfrontować, co? Czy nie za bardzo? ewentualnie tutaj. Dann bin ich nicht kann sie nicht durchlassen, bis sie nicht gemacht haben, worum sie Obersturmbandführer Engel gegeben haben. No na stoliku, ale na którym z końca stoliku, bo chciałem tutaj ustawić. Aha, dobra. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Obi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bohemi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot, noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. O kurde, musimy naprawdę uważać, co odpowiadamy. Będę się starał... nie wiem, wybierać takie odpowiedzi, które wydaje mi się, że jej się one bardziej spodobają, ale kto wie. Chce nas przetestować, czy naprawdę należymy do nazistów. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. O kurde, czujecie to napięcie? Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobi, lass gut sein. Kurde. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Jednak chyba nam się udało, co? O ile ona tutaj do końca z nami nie pogrywa. Dobra, idziemy w takim razie do swojego przedziału, gdzie czeka już na nas Ania. No i mam nadzieję, że uda nam się dostać ostatecznie do Berlina, chociaż kto wie. Czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma? Patrzcie. Możecie sobie przeczytać tradycyjnie. No ale tymczasem wracajmy, co? Pytanie, który przedział jest nasz? Tutaj, okej. Okay. Tutaj również możecie sobie jeszcze przeczytać. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenberg prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenberg prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly. No dobra, to myślę, że dokończymy w takim razie to już w kolejnym odcinku. Jak widzicie, więzi pomiędzy Blaskowiczem a Anią coraz bardziej się zacieśniają i od kolejnego odcinka zobaczymy, jak dalsze losy ich tutaj się potoczą. Do usłyszenia.